Zaczynajmy tą nierówną walkę. Dzisiaj będzie o pieniądzach, bo w tytule jest Geld. A Geld, Geld znaczy pieniądz. Pieniądz. Byliście kiedyś w Niemczech, Polaku? No. Ja nie byłem, ale znam kogoś, kto był i powiedział mi to i owo. Niemal każdej godziny policja niemiecka przywozi nam imigrantów. Ale masz dowody na to? Ja nie mam, ale znam ludzi, którzy mają. No. Scheiße, ja. Anna Michalska jest nauczycielką w szkole gastronomicznej. Nauczycielką? No przecież, oczywiście, że tak. Jako dziecko straciła rodziców w wypadku samochodowym i jest bardzo związana z teściową. Dodajmy jeszcze, lubi zjeść. No, szkoła gastronomiczna do czego zobowiązuje, tak? Jestem w szpitalu. O mój Boże. Miała bliznę, czyli na gruźlicę była szczepiona. Miałaś jakiś wypadek? Nie. Przyjeżdżaj, nie pytaj się, no, potrzebuję cię. Niech się mama nie kłopocze. Ja do wszystkich zadzwonię i wszyscy razem przyjedziemy. Dobra, 11 dzieci, teraz do wszystkich musi dzwonić. Przy łóżku Zofii niezwłocznie zgromadziły się jej dzieci, synowie Mariusz i Darek oraz córka Ewa. Przy teściowej jest także synowa Anna. Dobra, umiera. Widać, że umiera. Ten jeden był żołnierzem. Co ci jest? Nie trzeba zaraz wypadku, żeby sprawa była poważna. Nie trzeba, czyli prawdopodobnie z Krakowa jest. Z Krakowa. Człowiek z guzem mózgu też może wyglądać dobrze. Guz mózgu, no to porytane już. Ta, co tutaj jest? Na pewno da się to jakoś wyciąć, jak nie w Polsce, to za granicą. W Kenii, w Somalii. Lekarze mówią, że guz jest nieoperacyjny. No to kaplica. Wiem, że to może zły moment, ale... czy daj parę złotych. Myślała mama w tej sytuacji, żeby jakoś zabezpieczyć złoto? Mariusz, daj spokój. Dobra, ty, bo to ważne jest. To gdzie, mamo, masz to złoto? Ile masz tego? Nie mogę sobie przypomnieć. No, zapomniałam. I zapomniała, gdzie ma złoto. No kurwa, nie da się lepiej tego ograć. Ja jej podpowiem. Amber Gold. Nie, proszę cię, nie. To Paula Plichter to ułożyła. A kto ma pomalowane paznokietki na stópce? No i zobaczcie, tu w szpitalu ma... A tamta szła niedawno do ślubu i nie miała. Ale u rąk. Proszę, żebyście nie rozmawiali z lekarzami na temat mojego stanu zdrowia. Dobra, poszukamy złota. I tak wam nie powiedzą, bo nie wyraziłam takiej zgody. Ale mamuś, dlaczego? Przecież... Dobra, ja już rozumiem. Ona to sfingowała. Tak. Ona nie jest chora. Tak. Proste. Tylko chciała zobaczyć, które z dzieci jest uczciwe. Tak. Ja nie chcę ratunku. Ja chcę spokoju. Gruba pijesz? Słyszeliście. Idziemy. O Jezus, ten ma czerwone spodnie, chyba jest artystą. Usiadła mi na stopę, kurwa. Stopy nie czuję. Mama jest silna, na pewno sobie poradzi. Przecież nigdy nie chorowała. Ty, ona zaraz wymiotuje. Dajcie jej... Ta. Co to jest za przerębel tutaj? Lepiej pomyśl, jak znaleźć złoto, skoro matka nie pamięta, co z nim zrobiła. Kurwa, jeden mądry w końcu. Co tak, ty się nie musisz martwić, tak? O, jestem zły, jestem bardzo zły. Jak możesz w ogóle... Zaraz dam ci w mordę, jak Boga kocham! Myślisz, że on ma romans z tą grubą? Spadek po rodzicach plus oszczędności całego życia. Kurwa, jaki ty jesteś w ogóle ten? Łasę na pieniądz. No. Zastanów się lepiej, jak pomóc mamie. No, znaleźć złoto. Trzeba się ogarnąć z tym złomem i kasą, póki nie jest za późno. Nie wiem, czy mi się wydaje, czy Mariusz ma naprawdę dość dużo uszy, jak na swój rozmiar głowy. Wychodziłam za zupełnie innego człowieka. Mariusz, co się z tobą stało? O, pewnie też chudszą wziął. Mówimy o tym, że umierającej matce chcesz przeszukać mieszkanie, żeby znaleźć złoto. Kurwa, i gdzie wady? Zamiast się mądrzyć, lepiej pomyśl, jak te statki znaleźć. Głupoty. Kurwic. No i chuj, po palcu. Dziękuję ci. To mój ulubiony sernik. Jaki, gdzie kupiłaś? Nieważne, najtańszy z Biedronki. Co robiły moje dzieci, jak wyszły stąd wczoraj wieczorem? No, Mariusz dwa razy kupę i raz siku, no. Oskarżali się wspólnie o kradzież twojego złota. Może skoczyłabyś do Darka i do Lilony? No dawaj, szpieguj dla mnie. Dzwoni. I przebadała, czy oni tam też się tak kłócą? No, ale nie wiem, czy teraz są w domu. Czy mają się ku sobie? Po drodze odebrała telefon od męża. Miałaś umowę? Tak. Gdzie jest złoto? Gdzie jesteś? No w firmie. We firmie.
Saba jeszcze mają. W kabry. Gdzie jesteś? No jak to gdzie? Mówiłem ci, w pracy. We firmie. Chciałam zapytać o twój samochód. Miałam go dzisiaj zaprowadzić do mechanika. Zrobić te hamulce, pamiętasz? Cwana jest. Nie mogę wyjść z biura nawet na chwilę. Taki mamy dziś zapieprz, więc nie mogę dać ci tych kluczyków. Pa, a. Ty kłamco. Oszczerca. No, pewnie siedzą i jedzą obiad bez mnie. Bez mięsa. Trochę skradaj się bardziej. Ty. O to mi chodzi. Tak narobił na parapet. O Jezu. O kurwa. Zemdliło ją. Zrzykaj mu się na dach. Albo samochodu. Do basenu. No. Mariusz i Ilona. Oni tam są razem. Nie wiem co powiedzieć. Zabij! No idź, weź nóż i... Tak, proste. Wbij mu w głowę. Pomyślę o tym w drodze do szpitala, a teraz już idę do auta. Kurwa, idzie to w złym kierunku. I co, widziałaś się z Iloną? Nie. Ty, to kazirodztwo? O co tu chodzi? Nie, no przecież z mężem jej. Lepiej, żeby mama nie wiedziała. Nalegam. No mów, kurwa tam! Mów. To potrzebne dla fabuły. 3/4 dostaniesz więcej tej... Porcji. Widziałam ich razem, Mariusza i Ilonę w łóżku. Mają romans. Kurwa. Aniu, ty mnie przepraszasz, dziecko. To ja powinnam ciebie przeprosić, że... No powinnaś, no. Powinnaś. Parę sztabek to powinno cię kosztować. Matka ma na pewno oprócz tego złota jeszcze jakieś wartościowe fanty, o których sama nie pamięta. No proste. Spójrz na biodro. Zauważyłeś, że ją mała kocha bardziej niż nas? Nawet Ewki nie poprosiła o podlewanie kwiatów w domu, tylko moją Ankę. Ty też jesteś, kurwa... Ania. Osrą kredką w tym piórniku, skoro gadasz o takich rzeczach w domu. No dobra, to cześć, na razie, cześć. Czy zażeracie? A ty co, w domu jesteś? Nie powinieneś być w pracy? A jestem. A coś poważnego? To... Przez mamę? Rogi mi wyrastają. Matka ci umiera, a ty w kółko jedno. Pieniądze i pieniądze. Złoto i złoto. Dobrze gra, dobrze gra. Umówiłem się z Darkiem, że pojedziemy poszukać tego złota. Nie dam ci ich. Zapomnij. No dobra, to nie ma tematu. To nie ma tematu. Wszyscy zgromadzili się w domu Darka i Ilony. Bardzo ciekawi, jakie informacje ma im do przekazania Ewa. O, Ilona! Cześć. Mogę patrzeć na wasze zachowanie. Boję się, że się pozabijacie. Daj im nóż. Żeby nam to powiedzieć, to można było w SMS-ie wysłać. To mógł być mail. Daruj sobie. Co jest młoda? Wiem. A ty tak nie bądź taki, wiesz, tak. Niegrzeczny wobec niego, bo rucha ci żonę. Mama je sprzedała. Skąd wiesz? A gdzie są pieniądze? Mama mi je dała. 100 000. Co w chuj tego złota był? Nie chcę, żebyście się kłócili. No to oddaj. Podzieliłam te pieniądze równo na 3. Rano zrobiłam wam przelewy. Na 3 kubki. Wiedziałem, że coś jest nie tak. Gdzie taka sprawiedliwość? Chyba to cała afera chodziło o 100 000, ja myślałem, że tam będą miliony. Kurwa, co nie? Wiem, że sypiasz z Iloną. Widziałam was dzisiaj rano. Tak, mam romans z żoną swojego brata. Co ona ma, czego ja nie mam, co? Jak Ryan Giggs. Już nie widzę w tobie, jakby to powiedzieć, nie widzę tej kobiety co kiedyś. Co? Ona jest taka kobieca, seksowna, no coś zaiskrzyło, no. Wasz słowa, skurwy. Ale... Jesteś obrzydliwy. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, daj mi spokój. Bratu idź powiedz. Powiedział, że nie jestem już dla niego atrakcyjna i że zakochał się w Ilonie. Słuchaj, no skłamać nie skłamał, kurwa, no. Prawdopodobnie nie powiedział kłamstwa. Tylko co z Iloną i z Darkiem? No przecież Darek również musi wiedzieć, że żona go zdradza. Że ja tej Ilony od początku nie robiłam. Bo ma tatuaż. Ja mam tak samo. Wczoraj Ewa przyznała się chłopakom, że dostała pieniądze za złoto i podzieliła je równo między siebie, Mariusza i Darka. I co? Wzięli te pieniądze? Po 33 000.
Ona każdemu dała po 100 tysięcy. Tylko tam ci się nie przyznali. Kurwa, stop! Ja to odkryłem teraz. Mega! No ta, każdy z trójki oddała, dostał. Ta, co oddała, czyli Dareczek jest... dostał 100 tysięcy. I się nie przyznał. I ten wafel tej Ilony też. A ta młoda, nieświadoma, jeszcze im swoją część oddała. No jak co tak, na bydle. Jak tak jest, to scenarzysta tego odcinka ma u nas czteropak żywca. Minimum. Jakbyś kiedyś był w Warszawie i nie miał gdzie spać, dzwoń. Proste, że tak. Mam do ciebie prośbę. Zwołaj mi tu wszystkich. Najlepiej jeszcze dziś. Musimy poważnie porozmawiać. Dawaj! Trochę boli mnie serce, ale to z żalu. Dasz radę być tutaj dzisiaj z nimi? Weź ze sobą pejcz i miecz. Dariusz, Ilona też. Nikt nie odbiera, siedzą na sobie. Cześć, Ilona. Nie bzykasz się z moim mężem teraz? I mam jeszcze jedną prośbę. Nie mów do mnie, Aniu. Mów Anno. Co się stało? Co się stało? Ty się pytasz, co się stało? To może ja powinnam zapytać się, co się stało? I od kiedy sypiasz z moim mężem? Dobrze się skacze po moim mężu? Tak się było zapytać. A tobie i Darkowi powiem jedno. Bardzo mnie rozczarowaliście. Jesteś absolutnym chujem. A prawda jest taka, że każdemu z was dałam po 100 tysięcy złotych. Tak jest! Dobry, dobry gościu! I tylko Ewa przyznała się do tego i postanowiła podzielić. Dobry ziom, ależ na to wpadł. Ale jak to? Nic nie rozumiem. Jaram się, lećmy dalej. Zobaczmy, co się odjebie jeszcze. A małżonkowie? Mieli wiedzieć? Nie. Darek? Mariusz? Mariusz? I mimo to każdy z was wziął ode mnie po 33 tysiące? I jeszcze się oblizał. I w dodatku oskarżaliście się o kradzież. Wstyd mi za was. Dobra, to nie koniec. Czekaj. Powie prawda, ojo, jak spuściła włosy do gołu. To pa, mama. Pa, na razie. Pa. Ciao, addio, tutti. Mi amore, mio. Rodzeństwo po tym, co usłyszało od matki, nie wie, jak ma ze sobą rozmawiać. Jaki to jest świetny odcinek, Perez, to kurwa nawet nie masz pojęcia. Dlaczego matka nie powiedziała o romansie? To, co robi matka, jest nienormalne. Nie wiem, co jej odbiło. Wywłoko ty. Dawaj, zrobimy moją żonę we dwóch. Wywłoko ty. Uważasz, że zachowanie mamy jest chore? Oho. Anka, proszę, daj spokój. Nie proś mnie, żebym... Ilona, to ci zrobię na twarz. Do jasnej cholery, czy ja się w końcu dowiem, co się dzieje? O czym wy mówicie? Oni się dymią! Mój mąż i twoja żona mają romans. Widziałam ich wczoraj razem w twoim łóżku. Yeah! Przepraszam, że powiedziałam ci dopiero teraz. Dzięki, wielkie dzięki! Banda idiotów, debile. Ta Ilona mi przypomina taką psycholożkę, co była większa, teraz jest mniejsza, jest bardzo zboczona. Była w tym, w TVN-ie, w rozmowach w toku. Jest wstrząśnięty informacjami, którymi podzieliła się z nim Anna. No, teraz lecisz za nim? Ty szmaciarzu, jak mogłeś! Natychmiast go puść! A ty nie umiesz? Czekaj. Wypisuje się na własne żądanie. Ale mamo, nie możesz, no nie w twoim stanie. Nie, nie jedźcie w takim składzie. Musicie rotować. Mamo, co ty z nami grasz? Chciałam was czegoś nauczyć. Jesteście zwierzętami. No. To ty nie jesteś chora? Byłam na zwykłych badaniach okresowych. Mam trójkę dzieci i ani jednego wnuka. Chciałabym zadbać o siebie, bo jak się pojawią, to trzeba... A, myślałem, że chciała zbadać, czy jeszcze ona może mieć dzieci. Przecież to okrutne. Nie skończyłam jeszcze. Każdy musi oddać pieniądze teraz. No. Że wierzę i ufam tylko mojej córce i na nią przepiszę dom. Dla ciebie też mam coś, kochanie. Łańcuszek. Odwiedziłaś mnie w szpitalu 4 razy w ciągu tych 3 dni. I dostaniesz 4
sztabki złota. Nie wierzę w to, co robi mama. Nie powinna. Może i nie powinna, ale przynajmniej wiem, że mąż mnie zdradza. Zawsze coś. Zawsze będziesz mi bardzo bliska. Już ode mnie nie uwolnisz. Pocałujcie się teraz, błagam. Wracajmy. Obiecałaś mamie, że zaraz wrócisz. Nie wiem, czy mam siłę na ciąg dalszy. Coraz bardziej końcówka mi się nie podoba. Cześć wszystkim. Przepraszam za spóźnienie. Od drugiej. O, jest gwiazda. To co, mogę wracać do domu? Wypierdalaj, no kurwa. Oczywiście. Przecież musisz się spakować i zabrać swoje rzeczy. No, that's my man. To gdzie my teraz będziemy mieszkać? My? Jacy my? W dupie! Konie, proszę cię, wybacz mi. Kocham cię nad życie. Nie chcę cię stracić, naprawdę. To jest teatrzyk dopiero. A nie pamiętasz już, jak mi obiecywałeś, że będziemy mieszkać w Kalifornii? W domu na plaży. Słuchaj, z tą Kalifornią to tak troszkę żartowałem, wiesz? A pocałujcie w mnie wszyscy w dupę. Przepraszam, mamo? Ty nie. No, byłoby to... Sodomici, całują jest się taki, po... Jest taki wiersz Juliana Tuwima. Pocałujcie mnie wszyscy w dupę. Polecam. Nie gniewaj się, ale ja nie chcę tego domu. Zresztą niczego od ciebie nie chcę. Ja się ich zwyczajnie boję. Przepraszam, ale nie przyjmę od ciebie niczego. Gdyby oni umieli ze sobą rozmawiać jak ludzie, to by się dowiedzieli, że też mam coś dla nich. Miesiąc temu spotkałam się ze swoim znajomym notariuszem, który pomógł mi to wszystko prawnie ogarnąć. On wygląda trochę jak ten, co grał w Synach Anarchii. Tak. Perman? Mhm. Żadne z moich dzieci nie będzie skrzywdzone. No to trzeba im to powiedzieć. Może się uspokoją. Proszę. Kawalerka. I tak się składa, że będziesz miała blisko do pracy. Kurczę, może być fajna teściowa. No. Ilonę kochałeś bardziej. Dlaczego tak mówisz? Bo mnie nigdy nie obiecywałeś domu na plaży w Kalifornii. Mi tylko obiecywałeś Rodos pod Radzminem. Opiekuj się mamą i postaraj dogadać się z bratem. A Ewę powinieneś przeprosić. Złożył pozew rozwodowy. A Ilona? Ilona łatwo nie ma. Ostatecznie żaden z braci jej nie chce. Tak. Historia na film. Anna mieszka w kawalerce podarowanej jej przez Zofię i utrzymuje serdeczne relacje z byłą teściową. Kobieta zaczęła się spotykać z kolegą z pracy, który już od dawna się nią interesował. Mariusz zrozumiał, że zachowywał się niewłaściwie w stosunku do matki i siostry. Przeprosił obie kobiety i zwrócił Ewie pieniądze. Ale już za późno. Ale już za późno, drogi Mariusz. Powiem tak, był to fenomenalny odcinek, świetna intryga, świetny plot twist. No i fajna historia w ogóle. Niczego tutaj nie brakuje. 10 na 10. Reżyser, Hanna Bielska. No przecież ludzie kochani. Pani Haniu. Kocham panią. Świetne gówno. I jeszcze head autor Małgorzata Matera. Pani Małgosiu. Czekaj, autor scenariusza. Justyna Pobiedzińska. Ma pani czteropak żywca od nas. Trzeba się tylko odezwać. Scenariusz na tak, intryga na tak, happy end na tak i moje odgadnięcie tego wszystkiego. Też na tak. Chciałbym, żeby każdy poniedziałek zaczynał się właśnie w taki sposób. Specjalnie dla was, w podziękowaniu, że byliście z nami, w podziękowaniu dla wszystkich, którzy stworzyli ten odcinek. Na żywo zdejmę skarpetę. Kocham was. Lajki, suby i dzwoneczki i do następnego razu buziaki.